Siemaneczko moi drodzy, witam was na kanale Dandy z tej strony, standardowo witam was dzisiaj z gry Euro Truck Simulator i witam was z mapy, o którą często ostatnio się dosyć dopytujecie. Znalazłem do niej fixa, którego macie w opisie filmu i witam was z mapy Węgier. Zrobimy sobie dzisiaj jeden przejazd, trochę kilometrów będzie. W każdym razie przejedziemy się, najpierw pokażę wam zestaw, przejedziemy się manem, moi drodzy, manem, tak, w tandemie, pojedziemy manem w tandemie, elegancko. TGS, 540 koni, ja zawsze się posiłkuję tym, bo ja nigdy nie wiem. 540 koni, jest to man od grupy RTA, to jest już stary mod, ale jest w końcu, po wielu trudach i znojach, co mnie bardzo wkurza, jest dopracowany, także mamy skrętny dyszel, tak, dyszel nam się tutaj elegancko skręca, w końcu nie musimy, kurde, udawać, że ciągniemy za sobą przyczepę, tylko faktycznie przyczepa za nami sobie jedzie, elegancko skręca. Tak to wygląda, słuchajcie, tak jak wiecie, do wyboru, nie będę wam tutaj teraz tego moda pokazywał, bo dobrze wiecie, że do wyboru jeszcze mamy, możemy kontener nałożyć na tego manika i ciągnąć sobie przyczepę z kontenerem. Także od koloru do wyboru, manik standardowo, jak każdy model RTA, możemy sobie wszędzie zajrzeć. Zrobiony w bardzo wysokiej jakości i rozdzielczości, słuchajcie. Wszystko jest bardzo fajnie zrobione. Taki pierdół, nie wiem czy to będzie aż tak widoczne, ale taki pierdół, na przykład kabel do świateł przechodzący tu z tyłu, proszę bardzo, teraz się odwrócimy i tu przechodzi i wchodzi do światła. No nie wiem czy w innych modelach, przynajmniej SCS-owskich, to jest aż tak odwzorowane. Ja im się tak nie przyglądam, być może dlatego, że za nie nie trzeba płacić i po prostu no, człowiek aż tak nie wymaga, ale tutaj jest faktycznie wszystko fajnie zrobione. Słuchajcie, chciałem sobie wrzucić mapę, wrzuciłem sobie mapę, nie mapę, Boże, człowieku, ogarnij się. Wrzuciłem sobie tutaj mod na zimę, ale słuchajcie, te Węgry się zrobiły takie biedne, takie, no że wywaliłem ten mod na zimę i nie mamy moda na zimę, słuchajcie. Palimy naszego maniorka. Uwaga. Dobra, wszystko jest gitara. Jak to tu wezrzy? Jak to tu wezrzy? Co my tu mamy na tym komputerze pokładowym? Woda, olej, dystans, prędkość. A, dystans, no bo to jest praktycznie mały. Mały, nowy man. 2000 km na tym mogę przejechać. Światełka włączone. Wszystko tu się robi, tu się nagrywa. Dobra, możemy sobie jechać, słuchajcie. Teraz spuszczamy ręczny. Spuszczony już jest, dobra. Jedziemy sobie, słuchajcie, na mapie Węgrów. Szeged jedziemy. Czegle, Szeged, Szeged, niech będzie. Jedziemy aż do Torgbalint albo jakieś tam Biatorbagi. Torgbalint chyba. Stąd tu jedziemy do Oszą. Ile tam było kilometrów? 87 kilometrów. Nie wiem, czy damy radę to zrobić na raz. Postaram się. Nie obiecuję wam, bo kurde, to jest tak... Standardowa procedura z tym czasem jest, nie? Że człowiek nie ma nigdy czasu. Oj, ale nadrzuciłem, jakbym ja jechał tutaj 15 metrami normalnie. Czekaj, nie, muszę sobie trochę kierę przesunąć. Już wyłączam te awaryjne. Miałem kierownicę zabraną sobie od biurka, bo... Jak nie gram, to kierownica mnie jest tutaj potrzebna i trochę trzeba ją przesunąć. No, słuchajcie. Tak to wygląda, że mapa Węgier jest dostosowywana w miarę. Nic tu nie jest w niej dodawane, z tego co tam patrzałem na tym forum zbytnio. Z Tiborem jakiś czas temu rozmawiałem, to coś tam mówił, że inna grupa tą mapę przejęła. Na forum tam SCS-u, tam macie link do forum SCS-u w opisie filmu, z którego to pobrałem właśnie tą poprawkę. Tam piszą, że dalej ten Indian się tym zajmuje, czy coś, no nie wiem,
powiem wam szczerze, nie wiem. I ta mapa już dawno starała w miejscu i po prostu cały czas po prostu jest taka, jaka jest, ale jest w niej coś tak fajnego, że fajnie na nią po prostu wejść i pojeździć. No, trzeba to przyznać, że ta mapa ma w sobie to coś, naprawdę. A nic nie było. Także wszystko ładnie śmiga. I tyle w temacie. Kurde, no nie mam dzisiaj weny na gadanie w ogóle, słuchajcie. Ja wypadłem z tego nagrywania, nie? Wypadam z tego nagrywania coraz bardziej z tego względu, że nie mam czasu nagrywać zbytnio w tygodniu. Dzisiaj jest sobota, ja to nagrywam w sobotę. Wy to widzicie, jeżeli będzie stream, to przed streamem to widzicie, słuchajcie. No masakra, po prostu na nic nie ma czasu. Niestety, kurde, tak się ostatnio zbiega, ale ciągnie do nagrywania, także będzie nagrywane, nie będzie zapomniany kanał, nie będzie wyłączony kanał. Słuchajcie, ja się ostatnio zaopatrzyłem w dysk SSD, znaczy w drugi dysk SSD, bo ja miałem na dysku SSD miałem tylko system, a na dysku HDD miałem wszystko co się dało, nie? No i tak wszyscy gadają o tym, mówią o tym, że na dysku SSD Eurotrack wszystko się szybciej ładuje, że no wiadomo, zawsze jest to jakieś takie odciążenie dla tego dysku HDD, który jest non-stop używany do wszystkiego. Także słuchajcie, dostałem w bardzo dobrej cenie dysk SSD, tutaj nie będę mówił za ile, bo już nawet nie pamiętam, ale w dobrej cenie, był w promocji. I słuchajcie, mam teraz biblioteki, tak jak mody mam na dysku SSD, tak bibliotekę Steama mam też na dysku SSD i powiem wam szczerze, jeszcze nie ładowałem promoda po wgraniu nowej mapy, czy po wgraniu pierwszy raz jakiegoś tam moda, bo wtedy wiadomo, ta mapa się długo ładuje, ale no tak jak mi się odpalał, powiedzmy, no nie wiem, Eurotrack odpalał mi się przez półtorej, dwie minuty, no to tak teraz zajmuje mu to dosłownie paręnaście sekund, jeżeli nie parę, nie chcę tutaj przegiąć pałki, że parę sekund mu to zajmuje, ale faktycznie ten pasek postępu idzie bardzo szybciutko, a tak on dochodził do pewnego momentu i stał, z modami RTA, gdzie ja na każdym profilu mam jakieś mody RTA, nie mówię już tu tylko o ATS-ie, ale w ETS-ie mam mnóstwo modów od RTA, które gdzieś tam sobie od czasu do czasu używam prywatnie, bo nie z wszystkich jestem w stanie nagrywać odcinki czy coś. Także powiem wam, wszystko ładnie chodzi. Zobaczymy, jak będzie z tym lagowaniem w niektórych rejonach na Polandzie, bo jak wiemy, najfajniejszą, najbardziej szczegółową, a co za tym idzie, najbardziej żrącą komputery mapą jest oczywiście dodatek do promoda, czyli Poland Rebuilding. Wiadomo, o co chodzi. Nie ma takiej mapy i myślę, że nie będzie tak mapy zrobione, jeżeli chłopaki nie odpuszczą i będą dalej to kontynuować, to myślę, że nie ma takiej drugiej mapy tak zrobionej, naprawdę. Musiałaby powstać jakaś naprawdę ekipa, która by chciała coś takiego zrobić, a dzisiaj to wiadomo, większość tych map to się robi po prostu szybko, szybko i projekt umiera, no. No widzę, że ten Polish Detail Add-on, tak? Nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy, dlatego to dla mnie to jest katastrofa w ogóle. W każdym razie PDA, tak, w skrócie. Widzę, że oni tam cały czas działają. Ponoć jakaś nowa wersja jest, tam mi jeden z widzów napisał. No ja jeszcze tej nowej wersji nie otrzymałem, a jak otrzymam, to na pewno coś tam sobie nagramy, nie? Bo kibicować trzeba takim projektom. Tym bardziej, że to jest duży projekt. Dużo przebudowują. No i mam nadzieję, że będą dalej cisnęli. Bo wiadomo, im więcej polskich map, tym lepiej. Natomiast zobaczcie, mapa Węgier zrobiła swego czasu taką furorę. Taką furorę zrobiła. Ja pamiętam, jak ja oglądałem u Bohuna ten odcinek, najpiękniejsza z map. I wtedy to pierwsze, co to mnie ten odcinek bardzo zaciekawił, że gościu pisze najpiękniejsza z map, no muszę sobie zobaczyć. Jak ja wszedłem i zobaczyłem mapę Węgier, mówię, ja pitole, muszę sobie na niej zagrać i zaraz sobie ją pobrałem i na niej grałem, nie?
Także zobaczcie, zrobiła taką furorę ta mapa i pomimo tego, że oni już jej nie dostosowują od jakiegoś czasu, nie rozbudowują, oni tylko ją dostosowują, tam ostatnią poprawką, którą ja dostałem, to jest ten dodatek na niby ruch AI, to jest podpisane, ale tam są dodane też te, czy w defie są dodane? Są dodane te, słuchajcie, tramwaje tam w centrum Węgier, one tam sobie jeżdżą, przejeżdżają raz na jakiś czas i od tamtego momentu nic nie jest dodane do tej mapy, tylko ona jest dostosowywana po prostu pod nowsze patche. No i zobaczcie, i to jest właśnie przykład takiego produktu, takiego projektu, który, nieważne teraz co się będzie działo, ludzie chcą mieć mapę Węgier, naprawdę. Ja też od czasu do czasu muszę się tutaj przejechać na mapie Węgier. I wystarczy wejść tam na forum SCS-u i zobaczyć, jak duże jest zainteresowanie tą mapą. Ludzie chcą, żeby oni ją dostosowywali. Nie muszą nic dodawać, ale żeby ją dostosowali po prostu do nowszych patchy. Bardzo dobry patent, bardzo mi się podoba i tutaj jest właśnie świetnie pokazany potencjał ludzi, którzy coś stworzyli i potencjał tego, co oni stworzyli. Jest bardzo fajna sprawa po prostu, no mapa Węgier to jest tak troszeczkę dla mnie, to nie jest to samo, bo Poland Rebuilding to jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, ale mapa Węgier to jest coś dla mnie jak Poland Rebuilding pod tym względem, że ja tutaj muszę, chociażbym nie grał nie wiem ile czasu, ja muszę chociaż na mapę Węgier wejść i sobie pojeździć, chociaż jeden krótki kurs zrobić. Także nie chcę zapeszać, ale ja obserwuję, tak wracając do tego dysku SSD, obserwuję moją rozgrywkę, w sensie nie tylko teraz nagrywania, ale obserwuję już, bo już od kilku dni mam ten dysk. No i myślę, że mam nadzieję, że nie będzie takich czkawek, słuchajcie. Ja sobie na ten dysk SSD przerzuciłem wszystkie gry, w które ja gram i które nagrywam. Łącznie z Farmers Dynasty, którą wszyscy chcecie, a Farmers Dynasty chyba u mnie na kanale zakończy swoją karierę, bo po prostu tracę czas na nagranie, a jest za mało wyświetleń. No, co ja wam będę gadał, przecież dobrze wiecie, o co chodzi. Oczywiście to nigdy nie chodzi o wyświetlenia, nigdy nie chodzi o lajki, a zawsze chodzi o to, nie? Taka jest prawda. Także zobaczymy, jak z tą Farmers Dynasty będzie. Jeszcze mnie tak kusi, żeby nagrać z tym dronem coś, bo to strasznie mnie jara latanie tym dronem. Ja się próbuję nauczyć przelatywać przez stodołę i przez oborę z rozpędu. Dosyć fajnie mi to wychodzi i może bym coś, jakieś intro zrobił z tego drona, bo to mi się strasznie podoba zabawa tym dronem. Natomiast, no mówię, ale tak teraz znowuż wracając do map, to kurde, no zrobiła nam się taka czołówka map, bez których po prostu gra WTS-a, jak ktoś gra WTS-a, to zaraz wie, jakie mapy, nie? Każdy wie, że Poland Rebuilding, mapa Węgier, no promoc to nie trzeba nikomu mówić, bo Poland Rebuilding bez promoda nie pójdzie. Ale znajduje się dużo ludzi, słuchajcie, pomimo tego, że wszyscy to wiedzą, znajduje się mnóstwo osób, i to tak na moim kanale się znajdują te osoby, ja widzę ostatnio, które na przykład nie mają bladego pojęcia, co to jest za mapa. Ty, co pisze do mnie koleś, ty podaj mi link na tą mapę, bo chciałbym bardzo pojechać do Bydgoszczy. Także słuchajcie, są jeszcze ludzie, którzy nie wiedzą o czymś takim jak Poland Rebuilding, albo z czym to się je, jak to zainstalować, co jest do tego wymagane. Także to już od długiego czasu ja obserwuję taki syndrom, że przychodzą nowi ludzie do ETS-a. W sensie, przychodzą nowi ludzie do ETS-a, a Dendy masz wyłączone zagęszczenie trawy. Gdzie to jest tu w grafice? Bo miałeś mod na zimę, nie? A i masz wyłączone. Trzeba włączyć wysokie. Tak mi coś nie pasowało, słuchajcie. Nic się nie wyłączyło tu. Nie. Coś mi nie pasowało. Mówię, kurde, co jest grane? A to jak pola golfowe, tak króciutko wszystko oszczyżone jest. No. Teraz to ja mogę jechać. Dlaczego nikt mi nie mówi, że tu tak goło jest wam po lewej i po prawej stronie cały czas? No co, ty nie jedziesz?
Słuchajcie, co do tego Mana, tak się do niego trochę odniosę, bo dużo ludzi mi pisało, że to stary interior, bla bla bla. Tu nie chodzi o to, chodzi o to, jak on jest zrobiony, słuchajcie. Chodzi o to, jak on jest zrobiony, jak szczegółowo on jest zrobiony. Gdzie to jest ten tempomat? Tam jest 80, dobra. Chodzi o to, jak on jest wykonany, kurde. Ja, szczerze mówiąc, bardzo długo czekałem i moim zdaniem czekaliśmy wszyscy za długo, aż chłopaki z RTA dostosują tą głupią przyczepę, żeby była skrętna, bo on ma te przyczepy takie, które mają osie po środku, że nie ma osi skrętnych, nie ma dyszla, ale to jest jedyna przyczepa, która ma ten dyszel skrętny i przez bardzo długi okres czasu już modyfikacje wychodziły darmowe, a ten Man dalej taki był. Ja trochę byłem wkurzony na nich, szczerze powiem, swego czasu. No ale w końcu to dostosowali. Ostatnio, jeżeli tak mamy trochę poobgadywać grupę RTA, to ostatnio w ogóle coś się tam z nimi niedobrego dzieje, bo ludzie nie dostają aktualizacji. Czekają długo. Nawet jeżeli ja wyślę maila, to ostatnio ludzie nie dostają aktualizacji. Kurde, nie mogę się teraz normalnie kawy napić, ej. Także coś się niedobrego tam dzieje. Niestety, mam nadzieję, że to za jakiś czas przejdzie. Wiadomo, były święta, był nowy rok. Mam nadzieję, że chłopaki tam ogarną temat w końcu, bo kurde blade, to trwa trochę za długo. Ich tam za dużo ich tam nie ma. Jakby nie było, to trzeba bardzo dużo ogarnąć, ale niby próbują coś tam zrobić, bo mówię, ja już mam swoje konto na Medze, na Mega, tak samo jak jeszcze jeden użytkownik, tam niby oni testują to konto, że wszystkie mody, które ja mam, tak, to niby powinienem mieć na tym koncie, ale to też tak nie do końca działa, no mogę wam trochę powiedzieć, mogę wam trochę zdradzić, że mam wszystkie amerykańskie ciężarówki, wszystkie, ja oczywiście mam i do ETS-a i do ATS-a, ale ja wszystkie mody, jeżeli chodzi o amerykańskie ciężarówki, używam tylko w ATS-ie i wszystkie aktualizacje, które chciałem, były do ATS-a. Natomiast no ja na tym koncie dostałem większość ciężarówek do ETS-a i teraz jak chcę jakąś do ATS-a, do American Truck Simulatora, to muszę do nich pisać. Także to konto Mega też to jest taki trochę na razie niedopracowany temat, bo no ja na przykład nie mogłem w ogóle otworzyć plików, które oni mi wysłali. Okazuje się, że na Medze są jakieś mega problemy czasami, że ja nie mogłem otworzyć tych plików. Miałem czekać niby na jakiś klucz deszyfrujący, tego klucza nie dostałem, sam sobie nie mogłem z niego załatwić jego. Także moje konto podesłałem do Michaiła, Michaił wszedł na to konto i mógł wszystkie pliki zobaczyć. No i wylogował się, ja się zalogowałem i już wszystkie pliki mogłem sobie pobierać. No także też jakaś taka nie do końca dopracowana sprawa. No kurde blade, no. Mówię, tak dobrze żarło, co prawda jeszcze nie zdechło, ale wydaje mi się, że jest za duże zainteresowanie tymi modami i za dużo ludzi ma u nich mody kupione i wszyscy chcą mieć te aktualizacje. Do tego jeszcze wszyscy, jak nie dostają aktualizacji, to wysyłają po dwa, po trzy powiadomienia, żeby im przysłali aktualizację. No i oni nie mogą się z tym coś uporać. Mam nadzieję, że dadzą radę. Ja żałuję, że mój angielski jest tak słaby, bo jeżeli miałbym jeżeli znałbym lepiej angielski, to starałbym się im coś tam pomóc ogarnąć, bo wiem, że tam jest kilka osób na tym forum, które im tam pomagają ogarynać. Kurde, no ale coś jeszcze nie działa. Mam nadzieję, że dojdą do tego, jak to zrobić, bo wszyscy czekamy na Volvo VNL od RTA, wszyscy czekamy na DAFA CF-a, na DAFA CF-a w ogóle mnóstwo ludzi czeka. Nie będzie przegięciem, jeżeli powiem, że mnóstwo moich znajomych czeka, aż oni wypuszczą DAFA CF-a. Naprawdę, tego DAFA jak wypuszczą, to będzie strzał w dziesiątkę. No ja mówiłem tamto i Michałowi mówiłem, że bardziej pisałem, że ten DAF CF to będzie strzał w dziesiątkę, że to Volvo VNL, jeżeli będzie porządnie wykonane, że
nie mają się co przejmować, że tak powiem, brzydko mówiąc, STS-em, że niech robią swoje, bo to Volvo to będzie naprawdę koks. No natomiast no, oni najpierw te Amerykańce chcą dokończyć i wypuścić jakieś tam Amerykańce. Nie wiem, tą Kaskadię, nie Kaskadię, czy Freightlinera, nie wiem co im tam robią. Ja się, szczerze powiedziawszy, ja się gubię tam w tych markach, tam tyle tego jest, że człowiek ma prawo się pogubić. Ale słuchajcie, ja dzisiaj wybrałem taką trasę, my śmigamy cały czas autostradą. 32 km nam jeszcze zostało. Ludziska, już. Ja myślałem, że to będzie taki Lipton, a ja nie mam już... Ja nie mam powoli co... Nie mam powoli... Już nie mam co gadać, a nie, że nie wiem w ogóle co gadać. A, to są dwa pasa. Ja się tak przestraszyłem, że ta... Że ta policja mi tutaj gdzieś pod koła wjedzie. No i słuchajcie, no zobaczcie jak to wygląda. Jak ja tak jadę, to ja sobie przypominam jak pierwszy raz w ogóle na tą mapę Węgier wpadłem. Mówię, kurde, to coś pięknego jest, coś pięknego. Ale z tym manem jeszcze nie do końca jest dobrze, bo jest ten sam syndrom, ja wam tak powiem szczerze. Tylko ja wiem, że jest do pobrania poprawka na fizykę jazdy do niego. Ja muszę to ogarnąć. Jeżeli uda mi się to ogarnąć, to wrzucę to w opis filmu. Może ktoś będzie potrzebował tą fizykę jazdy do niego. Chociaż nie, jak ktoś ma tego mana, to z forum RTA może sobie pobrać tą fizykę jazdy, bo ja wiem, że tam nawet jest temat założony. Bo on ma ten sam syndrom, co kiedyś miałem mana od Satana. Jeszcze kiedyś mana kupiłem od Satana, pamiętam mod taki w tandemie, to był pierwszy man, którego mieliśmy w Team Transie chyba, tak, w Team Transie on był. To tam jak było powyżej tam 15 ton, to mu się przód do góry podnosił, że on w ogóle prawie nie skręcał. I ja widzę, że ten man zaczyna mieć to samo po tej aktualizacji, ale mówię, tam jest jakaś poprawka do pobrania na forum RTA, trzeba tylko przekopać ten odpowiedni dział. I tam Michał już wrzucał tą poprawkę. No natomiast słuchajcie, jadę tyle czasu. Nie mam bladego pojęcia, szczerze wam powiem, czy to, że się ma grę na dysku SSD, czy to nam zwiększa ilość FPS-ów w grze, czy ona jakoś, nie wiem, czy ona szybciej chodzi, czy to tylko zależne jest od grafiki, no nie znam się aż tak. Ale powiem wam, że żadnych czkawków tak zwanych tutaj nie uraczyłem na razie. Także myślę, że ten dysk chyba zda egzamin na dłuższą metę, bo myślałem, że po prostu, no co, będzie dodatkowy dysk najwyżej, jak nie będzie żadnej poprawy jakościowej. Jeszcze go przetestuję pod dużym obciążeniem na Poland Rebuildingu. Mam bazę do przetestowania Paprockiego poprawioną na najnowszy patch. Także muszę na tej bazie, może coś tam pokombinuję, coś byśmy, może gdzieś byśmy się spotkali na bazie u Paprockiego. Ale jeszcze mam tu w sumie 3 czy 4 kursy do zrobienia, zanim zjadę na bazę, także może ze zjazdu na bazę po prostu coś nagram. No, ale tak to wygląda, także jeżeli chodzi o grupę RTA, mówię, nie ma się co zrażać tym, że na przykład nie dostaje się aktualizacji. Po prostu wtedy pisać prywatnie do nich. Bo mówię, do mnie przysyłacie maile, ja ostatnio 2 czy 3 maile wysłałem do chłopaków i nie dostałem odpowiedzi w ogóle, czy zostało coś wysłane, czy nie. Ale mówię, był nowy rok, były święta, był nowy rok. Też nie można wymagać, żeby oni siedzieli cały czas przy komputerach i czekali aż jakiś pikuś dandy do nich napisze i ej, tam ktoś potrzebuje aktualizacji, nie? Każdy ma swoje życie, wiadomo. Ale z drugiej strony, jeżeli płacimy za mody, to mamy prawo wymagać. Czyż nie? Czyż tak? I ja mówię, ja nie mówię w swoim, nie mówię własnej opinii, nie wypowiadam, bo wiecie, ja mam to za darmo tak naprawdę. Ale ja, jak zawsze to podkreślam, ja zawsze trzymam stronę moich widzów i znajomych, którzy kupili te mody i którzy po prostu no muszą mieć aktualizację. Diable, coś tu tyle łedy jest. Zdradzi stronę gdzieś. Jo. Zdradzi stronę gdzieś.
kurde blady, nie myślałem, że dzisiaj tak szybko nam ta trasa pójdzie, słuchajcie. A ja nie mam zdjęcia na miniaturkę. I co ja teraz zrobię? Trzeba jakieś fajne miejsce na miniaturkę znaleźć. O, może tutaj przy tych. Dobra. Ale żebym zrobił, normalnie chciałem wyjść na pulpit przy następnych tablicach. Żeby były tablice widać z tymi... O, tu jest taka tablica przy drodze, to mam nadzieję, że tutaj coś... Nie, to musi być u góry, bo ja nie złapię tak ciężarówki. Nie no, gadam sam ze sobą, fajnie, o tablicach, kurde, przy drodze czy nad drogą. Dobra. Cyk. I teraz zobaczycie, o co mi chodziło, żebyście się nie śmiali, że o, ten źle przycisnął, o, źle przycisnął, o, co za typ, on źle przycisnął. W ten sposób chcę to zrobić, że... tu nie, tak to trochę lipa, tak to trochę lipa. Niby chciałem, żeby tego mana było dobrze widać, a to nigdy się tak dobrze nie zrobi, słuchajcie. Kurde, ten tym dziadostwem, tym mikserem tu też musiał stanąć. Tam mamy jeszcze jedne, słuchajcie. Tam mamy jeszcze jedne te. To niech mnie wyprzedzą te dziabdziaki tutaj. No jeszcze jeden jedzie. Cyk. Dobra, i teraz mam nadzieję, że będzie git. Mam nadzieję, że on nie zdążył dojechać. O, no zanim wyjdzie do menu, jeszcze kawałek podjadę, nie? No. Nie zdążył, czyli jest dobrze. Dobra. Coś takiego. Byśmy zrobili. A tak, żeby było ciekawie. Tak sobie zrobimy. Taką miniaturkę, nie? Żeby ładnie go było widać. Cyk. Cyk. Dobra. Jest elegancja. Jakaś miniatureczka będzie inna niż wszystkie. Nie zawsze od przodu. Czasami też od tyłu trzeba, nie? Jak to się mówi. Zdjęciorko pyknąć. Mi się przestawił trochę. O. Teraz lepiej. Kurde, ale zobaczcie, no, jakie tu są widoki, nie? Następnym razem pojedziemy sobie typowo tylko landówką. Ale przynajmniej tu mogłem trochę podgonić, nie? 80-90 na godzinę mogłem sobie śmigać. A landóweczkami wiemy, jak to jest na Węgrzech, nie? Kurde, brakuje tego Tibora, powiem wam. Żeby od czasu do czasu coś od niego się dowiedzieć. Bo ja myślałem, że niemiecki język jest dla mnie w ogóle nie do ogarnięcia, nie? Poza tym, że ja niemieckiego języka ogólnie nie znoszę, ja nie cierpię tego języka i się wcale tego jakoś super nie wstydzę. Do Niemców tam nie mam jakiegoś problemu, ale tego języka nie znoszę, nienawidzę go. To powiem wam, że jak ja słyszę węgierski, to mi się uszy wyginają w drugą stronę, nie? Nie wiem, to jest po prostu jakaś porażka. Ja bardzo chciałem i próbowałem zrozumieć, co oni tam gadają na tych streamach, bo ta mapa była wypuszczona, ja nie wiem, poprawka już chyba z miesiąc temu, słuchajcie, bo na pewno większość z was już ma tą poprawkę, chociaż mi tam niektórzy piszą, że mam poprawkę, a mi nie działa, ja nie wiem, ja pobrałem to, co macie tu w opisie filmu, podmieniłem i śmiga jak cholera, nie, także nie mam żadnego problemu z tym. No i próbowałem coś tam zrozumieć, już nie mówię nic o wejściu na to forum ich węgierskie z tą mapą, nie? Bo to jest dla mnie po prostu, ja mogę wejść, no tak samo zresztą na niemieckie forum, no też bym wszedł i był tam. Tylko no, różnica jest taka, że jak wchodzę na węgierskie forum, to mi pryszcze nie wyskakują, tak jak wchodzę na niemieckie forum, nie jakieś. Zresztą na niemieckie fora nie wchodzę, bo i po co? Co to za budynki? Ja takiego osiedla to ja tu nie widział nigdy, panie. Się tak tu nie rozpędzaj, Dandy, bo ty gdzieś przydzwonisz, a jadąc z trakirem nie przydzwoniłem jeszcze nigdzie. To jest po prostu piękna sprawa. Nigdzie jeszcze nie przydzwoniłem, no ale po co chwalisz dzień przed zachodem słońca?
Po co, powiedz? Zaraz będzie oj, oj, oj. Ty, żebym ja na jakiegoś mózga nie wyszedł, że ja tu powiem, że oni nic nie dodają, tylko to cały czas dostosowują, a to się okaże, że oni coś jednak tu dodają. I mówię, w tym momencie brakuje Tibora, naprawdę, brakuje tego chłopaka jak nic. No ale Tibor... Kto Tibora nie zna, ten nie wie. Tibor to jest Tibor. Wiadomo, też praca, szkoła. On ma swoje podejście do tego tematu. Strasznie się bulwersował, że ja i Bohut nie dostajemy wersji testowej. On strasznie walczył dla nas o te wersje testowe swego czasu. Nie wiem, czy Bohut chyba, jak nagrywał tam kiedyś Węgry, to Tibor chyba mu podesłał jakąś wersję, która ledwo co wyszła, a potem się okazało, że to już była wersja, która dwa dni wcześniej była na forach do pobrania tych węgierskich i Tibor się tam bardzo mocno zdenerwował. Bo on pomimo tego, że z tą społecznością węgierską tam jakoś się próbuje, a czy próbuje, tam współpracował z tą mapą Węgier trochę jako taki polski jej przedstawiciel, żeby ją reklamować na polskich forach, tak potem go tam trochę niepoważnie traktowali i się chłopak strasznie denerwował. Także ja się w ogóle nie dziwię, że on tam chyba już nie jest z nimi, że zrezygnował, bo po co... Jak to się mówi, po co się wkurzać o mapę, o grę, nie? Lepiej sobie odpuścić wtedy. Ale brakuje go, brakuje. Także Tibor, jeżeli jesteś gdzieś tam, jeżeli na pewno gdzieś jesteś, ale jeżeli oglądasz ten odcinek, słyszałeś to, co tutaj o tobie mówię niedobrego, to odezwij się do mnie, może kurde masz jakieś informacje, bo tak by się przydało jakieś fajne info. Bo ty dobrze wiesz, że ja tam nie lubię po forach biegać i czytać, co tam się dodaje, co tam jest zmienione. Ja tam wolę mieć jakieś bezpośrednie informacje. Teraz najgorzej, gdzie tu... A, tu ja tu nie zaparkuję. Czekajcie, teraz kamerę dwa walnę. Bo tu chyba nie da rady zaparkować. Czemu nie chcesz jechać? A, bo przełączyłem sobie skrzynię biegów na sekwencję. A da radę tu chyba przejechać. Trochę lusterko porysuję, ale da radę. Jasne, już tam wjechałem normalnie. Już tam wjechałem. Nie ma takiej opcji, żeby tam wjechać. Z naczepą być może, ale z tym nie ma szans. No jak ja mam tu wjechać tandemem? Ej, hello. Nie no, nie widzę szans, słuchajcie. Nie widzę szansowników. Także rozładuję się w ten sposób. Dużo pieniędzy się, słuchajcie, zarabia. Normalnie się zarabia tak jak w ETS-ie, czyli nie ma tutaj dodanej tej, jak to się mówi, tej ekonomii, która była zawsze na mapie Węgier. Widocznie oni tego nie podmienili. Mam nadzieję, że mnie nie wywali stąd, bo zawsze wywala mnie, jak wchodzę do modyfikacji na mapie Węgier. Spojrzymy tylko na mapę, gdzie jestem. Gdzie? To nie było szans wjechać. Możecie sobie gadać, co chcecie, ja wiem swoje. Tu jest garaż, myślałem, że jest jakiś ten, że jest jakiś warsztat, ale warsztat możemy sobie zrobić w ten sposób, że F7. Czekajcie, cyk, 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 wyświetl dostępne usługi, no tak, odholuj do serwisu. Mam nadzieję, że mnie nie wywali z gry tylko. O, tak się ładuje szybko teraz mapa Węgier. Myk, myk i jest załadowana. Pokażę wam tak na szybko jeszcze tego maniorka. Naprawię go.
i pokażę wam tak na szybko, co można mniej więcej w nim dodać. Słuchajcie, kabina jest jedna, podwozie jest jedno, tak jak było, silników jest dużo, o, ja mam 500 koni, jakby kto pytał, skrzynia biegów, wiadomo, środki są dwa, Exclusive i Standard. Malowań nie ma za dużo, nie ma jakichś dodatkowych malowań, aczkolwiek myślę, że można sobie... Oj, widzicie, i nie działają nawet te malowania. Czyli malowania standardowe, nie wiem jaki ja miałem kolor, teraz nie pamiętam. Co można do niego dodać? Oprócz jakichś blend, jakichś tabliczek. Oczywiście można mu tutaj chyba wszystko pomalować, tak mi się wydaje. Pomalować czy coś dodać, nawet nie wiem co tu można było zrobić, aż tam się tym tak świetnie się interesuje. O, światła mamy jakieś takie niebieskawe, czy jakieś, nie wiem o co chodzi. Wariant jeden, wariant drugi nawet nie są opisane, zobaczymy jak one wyglądają. O, te są takie trochę jaśniejsze. Tego mana mamy też jakiegoś szarego, takiego, wiecie, ten... Najciekawsze, to co można sobie wybrać, to jest, słuchajcie, najciekawsze. To się nie zmieniło. Można sobie położyć na niego kontener i potem jak wybieramy sobie przyczepę, przepraszam, to możemy sobie wybrać przyczepę taką samą, z takim samym kontenerem, jaki mamy na plecach, że tak powiem. No i oczywiście dodatki do niego wszystkie działają, także jakby ktoś chciał dodatki sobie jakieś powrzucać, to nie wiem co to tutaj było, jakieś dodatkowe kierownice czy coś. Jakby ktoś chciał sobie do niego coś powrzucać, to śmiało. O, niech sobie taki czarny zostanie, też może być, nie? No i to by było na tyle, zatwierdzę sobie, będę teraz z kontenerem jeździł, słuchajcie. Tak to wygląda z takim kontenerem i teraz powiedzmy, że jeżeli wejdziemy sobie w rynek pracy, zarabiaj wykorzystując własną ciężarówkę, o, i macie, powiedzmy, gdzie ja tu jestem, Budaros jestem. Oczywiście możemy sobie przyczepę też wziąć taką jak była, ale w niektórych miejscach mamy też kontenery. Słuchajcie, i teraz jak na złość ja tych kontenerów nie znajdę, nie, no bo jak, no bo gdzie, co, jak, o co chodzi. One się niestety wszędzie nie pokazują i też trzeba by było chyba przypisać, żeby w rynku zleceń można je było spedytorem wszystkie wyłonić. Ale bez problemu są, tylko trzeba się tam parę razy przespać, o widzicie, jest tutaj kontener. Żeby jeszcze było śmieszniej, możemy je zobaczyć sobie w tym katalogu pojazdów. I tu możemy sobie zobaczyć tą naszą przyczepę. Tylko ten, o, jest, proszę bardzo. Mamy jeden kontener, drugi kontener, trzeci kontener. To jest jako podwozie zrobione, zobaczcie. Także wybieramy sobie odpowiednią przyczepę, którą chcemy. I to by było tyle w temacie, moi drodzy. Ja na tym dzisiejszy odcinek zakończę. Jeszcze sobie ustawimy jakąś fajną pogodę. Czy fajną pogodę, byleby nie padało. Ja na tym kończę, słuchajcie. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję za aktywność pod filmem. I co? Mogę was tylko zaprosić na jakiś kolejny odcinek. Mam w głowie, że tak powiem, mały plan na serię na kanale. Ale myślę o tym, to już teraz nie będę się rozwodził. Może jakiś odcinek z tego nakręcę, bo mam do was kilka pytań. I myślę, że będziecie mi mogli w tym pomóc. Także ja się z wami żegnam. Jeszcze raz dzięki za obecność. Zapraszam na kolejne odcinki, na streamy. Trzymajcie się. Nara, hejka.